Hit Signature to nowa gra od twórcy Gunpoint. To oznacza, że się w niej strzela, ale też robi inne rzeczy. Na przykład możesz użyć tajemniczego narzędzia, które przyciąga wszystkie elementy i wystrzeliwuje je dookoła. I dostać w łeb jakimś losowym kluczem francuskim. Świetna robota. Zaczynasz grę w kosmosie, trafiasz do kantyny, w której możesz zdobywać zlecenia. Zabijasz, przechwytujesz informacje, ratujesz ludzi. Jeśli wykonasz wystarczająco dużo misji, możesz odbić jedną z sąsiednich baz, która odblokowuje kolejne misje i przedmioty. Tak to się wszystko toczy, ale cała zabawa tkwi w tym, jak wykonuje się misję, a nie po co. Zbliżasz się do statku, wchodzisz na pokład, nikt nie wie, że tu jesteś. Wnętrza są proceduralnie generowane, więc rozkład przeciwników i korytarzy zawsze jest nieco inny. Chowasz się za rogiem, czekasz, aż minie cię przeciwnik, pap. Dźwięk wystrzału zwabia następnego. Bułka z masłem. Czekasz na odpowiedni moment. Pam! Szlak. Śmierć każdej postaci jest permanentna, ale gra wyrównuje to, dając ci sporo sposobów na uratowanie się w ostatnim momencie. Jeśli wylecisz ze statku, możesz zdalnie sterować swoją kapsułą, żeby się odnaleźć. No i cokolwiek by się nie działo, zawsze można zapauzować. Dzięki temu sami kreujemy dynamiczne sytuacje w stylu super hot. Starcia często odbywają się na przestrzeni kilku sekund. Pauzujesz grę, celujesz, strzelasz w strażnika i znowu pauza. Zamiast przeładowywać broń, rzucasz nią w drugiego gościa, wyjmujesz ostrze, atakujesz trzeciego i pauzujesz pomiędzy każdym z tych ruchów. W głowie ostatecznie układasz sobie to wszystko w jeden zabójczo precyzyjny i płynny moment. Coraz częściej znajdujesz się w sytuacjach, w których otacza cię pięciu wrogów i z bronią palną, a czas jest zatrzymany. Z jednej strony możesz tkwić tak w nieskończoność, myśleć i planować, ale z drugiej wiesz, że prędzej czy później czas ruszy do przodu i nie wiadomo, co się wydarzy w kolejnych sekundach. W ostatnim momencie przypominasz sobie, że skorzystałeś z teleportu, który po dwóch sekundach ma cię odesłać do pierwotnej pozycji. Naprawdę te dwie sekundy trwały tak długo? Zaraz przed tym, jak zauważacie kolejna grupa wrogów, znikasz i pojawiasz się w sąsiednim pomieszczeniu. Było blisko. Niektóre z poziomów są wyjątkowo nieczytelne, kolorowe i zagracone. Przeciwnicy prawie zlewają się z nimi zupełnie. To chyba świadoma decyzja, bo są też w grze zupełnie ascetyczne statki, gdzie strażnicy są łatwo widoczni na jednolitym tle. Potrafi to być frustrujące, ale to też dzięki temu nigdy nie czujesz się w 100% swobodnie. No chyba, że wyczyścisz cały statek. W stylu Hotline Miami muzyka cichnie momentalnie, kiedy pozbędziesz się ostatniego przeciwnika. Nie musisz ich zabijać, są nawet misje, w których dostajesz za to nagrodę. Z całej gry wytwarza się taki cykl napięcia i ulgi, emocji i spokoju. Wracasz do swojej kapsuły i podróżujesz z powrotem do bazy przez otchłań kosmosu, a potem znowu się zaczyna. Pam, pam. Tło fabularne jest prezentowane z przymrużeniem oka, co jest miłą odmianą w gąszczu gier opowiadających przeciętne historie w śmiertelnie poważny sposób. Tom Francis nie udaje, że jego świat ma duże znaczenie, postacie otwarcie komentują fabularne schematy, tutorial jest napisany w stylu tutaj masz gościa, zastrzel go. Nawet w początkowych napisach autor nie tytułuje siebie jako scenarzysty, po prostu przypisuje sobie słowa, które znajdują się w grze. Wszystko jest poprowadzone na luzie, co idealnie pasuje do charakteru rozgrywki. W każdym momencie możesz się podjąć misji o dowolnym poziomie trudności, banalnie prostej albo wymagającej. To się przydaje, bo nawet na późniejszym etapie gry możesz się po prostu poczuć zmęczony eksploracją bardziej wymagających statków. Poziom trudności objawia się wielkością poziomu i liczbą wrogów, ale są też inne aspekty misji. Możesz mieć do czynienia ze stacjonarnymi działkami albo nie. Frakcje różnią się od siebie ekwipunkiem, więc przeciwnicy mogą mieć tarcze albo czujniki ciepła. Zawsze możesz wybrać, na co masz ochotę w danym momencie. Czy czujesz, że podołasz wyzwaniu, czy może wolisz się poczuć komfortowo przy czymś łatwiejszym. Możliwość kontrolowania przez gracza tempa rozgrywki i rodzaju napotykanych trudności to duża zaleta. Są też misje specjalne. Wcielasz się w unikalną postać, która musi wykonać zadanie w specjalnych warunkach. Na przykład zaczynając tylko z tarczą, albo dryfując w kosmosie ze strzelbą w rękach. Te warunki wymagają innego sposobu gry. To dobrze, bo kiedy opanujesz swoją metodę na radzenie sobie z przeciwnikami, może się zacząć robić trochę monotonnie. Tutaj z kolei znowu musisz pomyśleć. Da się też przyspieszać czas. Jeśli jesteś pewien, że strażnik za kilkanaście sekund się poruszy i pójdzie gdzieś, to nie ma sensu czekać, po prostu przewijasz grę do przodu. Podobnie jest z przedmiotami, które wypadają z przeciwników. Nie musisz się do nich wracać po wykonaniu misji, tylko teleportujesz je masowo do swojej skrytki. To zupełnie tak, jakby twórca dostrzegł elementy gry, które ani nie są zabawą, ani nie są wyzwaniem, jedynie zabierają ci czas. Skoro już załatwiłeś jakiegoś strażnika, to co to za gameplay iść do niego, żeby podnieść leżącą obok broń? Zero zabawy, zero treści. W niektórych grach coś takiego jak czekanie na zmiany w patrolu mogłoby mieć sens. Może buduje napięcie, specyficzny skradankowy nastrój, ale tutaj mamy prosty tytuł. Zbędne elementy są wycinane, gracz w zasadzie sam może je wyciąć, żeby skompresować grę do znaczenia.
znaczących coś dla niego wydarzeń. To przykład gry, która jest zbiorem systemów wchodzących ze sobą w interakcję. Możesz dzięki temu kreować swoją własną treść i jest z tego dużo zabawy. Poza tym to kopalnia ciekawych pomysłów, które dałoby się w pewnej formie przenieść na większe tytuły. I choćby dlatego warto jest chociaż o tej produkcji wiedzieć.